Hello, hello, witam bardzo serdecznie wszystkich uczniów, którzy przybyli, aby posłuchać, jak można wykonać utwór zatytułowany Listopadowa Zaduma. Kochani, mamy już grudzień, ale początek grudnia. Jesień jest rzeczywiście taką porą roku, gdzie wiele osób lubi się troszeczkę zadumać, dlatego że jest przepięknie kolorowo, ale też skłania to do refleksji i na szczęście do takiej też refleksji skłoniło Mirosława Drożdżowskiego, żeby zapisał ten utwór, który chciałam zagrać. Przepiękny utwór i bardzo, bardzo celnie zatytułowany. Kochani, jesienna taka listopadowa zaduma. Przy tym utworze naprawdę można się zadumać, można marzyć przy tym utworze też bardzo pięknie, ale moi drodzy, wy kochani uczniowie macie ten utwór wykonać, a więc macie sprawić, żeby inni przy tym utworze mogli troszeczkę pomarzyć. Musicie więc wydobyć melodię, która jest tu bardzo pięknie podana, ale trzeba ją odróżnić od akompaniamentu. Za chwilę zagram to w sposób, w którym mam nadzieję będziecie mogli to z łatwością wysłyszeć, które dźwięki są tą melodią, a które są akompaniamentem. Pan Mirosław zawarł tutaj kilka takich punktów, w których aż chce się zawiesić w tej zadumie. Są tutaj fermaty, są tutaj również takie miejsce, gdzie trzeba wyraźnie zagrać sostenuto, a więc ociągając, posłuchajcie sami, jak może zabrzmieć listopadowa zaduma. Nie wiem jak wam, ale mnie bardzo podoba się ten utwór. Jeżeli go pięknie zagrać, to można się zasłuchać. To są dla mnie prawdziwe czary z gitary, ponieważ nie ma tu żadnych super skomplikowanych chwytów. Naprawdę można to zagrać na poziomie drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, jeżeli mówimy o maluszkach. Albo ktoś, kto całkiem niedawno zaczął się uczyć grać na gitarze, może zagrać ten utwór. Zachęcam. Znajduje się on w zbiorku pana Mirosława Drożdżowskiego zatytułowanym Cały rok z gitarą. Można się naprawdę zadumać i do tego was zachęcam. Najpierw wyćwiczcie, zagrajcie to przepięknie, tak żebyście sami podczas tego utworu mogli się rozmarzyć. Do tego zachęcam, a teraz już serdecznie pozdrawiam pana od gitary.